zdrowieni w Duchu Świętym. Niewiasto, oto synu Twoje. Ta scena to swoisty standard. Każdy z nas, kto wyznaje wiarę Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i człowieka, staje się w ten sposób dzieckiem Maryi. Staje się synem i córką. Powiedziała zaskoczenie, ale przemówił przez nim także Duch Święty, Fiat, niech tak się stanie, staje się teraz matką i opiekunką. To szczególny dzień mój, drodzy, kiedy od 89 lat możemy celebrować uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej. Składa się na to, moi drodzy, dwa wydarzenia składają się, dwa wydarzenia w historii naszego narodu. Wydarzenie jest składa śluby, nie jasnogórskie, ale śluby narodu, oddając opiekę Najświętszej Marii Panny swoje królestwo. Bo miał świadomość tego, że sytuacja militarna nie napada go. Zajęta stolica, Warszawa, wojska rzymskie pod Śląskiem, a więc szuka ostatniej inspiracji. I wydarzenie sprzed 222 lat, kiedy Królestwo Polskie staje się pierwszym państwem w Europie, a drugim na świecie, kiedy ustanawia się konstytucję mającą charakter, że naród staje się podmiotem działań. Co dla nas, moi drodzy, wypływa z tej dzisiejszej uroczystości? Rzeczywiście, być może dla każdego z nas jest pewną formą patriotyczną, w pierwszym kraju, na fasadzie kabinetu naszego domu. Ale może odpowiedzieć sobie moje drodzy pytanie. Czy wierzymy w to, że możemy mieć wpływ na kształt naszego kraju? Niestety powiem szczerze, że połowa społeczeństwa uważa, że nie. Świadczą o tym chociażby frekwencje wyborów. Czy mamy świadomość tego, że możesz w naszym kraju nie będzie wpływać na losy swojego kraju? Na miejsce swojego mieszkania, na miejsce, w którym twoje potomstwo będzie w przyszłości. Są dwa sposoby. Sposób bezpośredni i sposób pośredni. Bezpośredni wpływ na losy swojego kraju poprzez właśnie jedność swego powołania. Mówimy bardzo często podobnie, że jest lekarz z powołania, czy nauczyciel z powołania. Nie. Każdy, kto sobie wykonuje swoje powołanie, jest tym, który właśnie czyni wszystko z miłości do siebie i drugiego człowieka. Kierowca, który jest punktualny, pracujący zetkami. Lekarz czy pielęgniarka, która otacza chorego posiłkę. Nauczyciel, który ma świadomość, że jest przede wszystkim mistrzem swojego ucznia. Czy ekspedientka, która chce obsłużyć kupującego jak najlepiej. A przede wszystkim właśnie ten wymiar rodzicielski. Musimy pamiętać, moi drodzy, że są trzy elementy, które mają wpływ na tożsamość narodu. To jest przede wszystkim po pierwsze rodzina, po drugie historia, po trzecie wiara. Rodzina jest fundamentem. To właśnie w nim ma dziecko uczyć się pierwszych kroków poznających właśnie swoje ojczyzny. A niestety, moi drodzy, bardzo często sami rodzice zamykają sobie usta, chociażby domagając się albo nie domagając się raczej tego, żeby dzieci miały historię na lekcjach w szkole średniej. Czy jest to dobrze, że dziecko mające 16 lat ma wpływ na to, jaką chce dać edukację i przyszły swój zawód? Moi drodzy, bardzo często jest tak, że 25-latek czy 24-latka kończąca studia niestety nie pracuje w wyuczonym zawodzie. A co? Mamy mówić o dziecku, które ma 16 lat. Innym wymiarem, droga siostro i bracia, kształtowania w sposób bezpośredni twojej ojczyzny to przede wszystkim szacunek wobec świata przyrody, wobec zwierząt. To szacunek także wobec miejsca, w którym mieszkasz. Przypatrzmy się, moi drodzy, naszemu ulicom. Ulica Sobotki, Matejki bardzo często przypomina, moi drodzy, nie trotuar, ale gdzieś za grobem, gdzie muszę mijać
śmieci nie do fałdu. Łatwo jest wywieźć w radę, ale trudno jest pomyśleć o tym, jakim miejscu. Wymiar pośredniego, po mojej drodze, wpływu na losy krajów, w którym żyjesz, to przede wszystkim czynny udział wyboru. 50% frekwencji mówi o tym, że 50% niestety u ludzi nie uczestniczy. Bo ktoś im mówił i uwierzyli to, że jeden głos nie ma wpływu. Ma. Przede wszystkim to, kogo obdarzasz zaufanie. Kogo obdarzasz zaufanie i dajesz mu mandat na 5 lat, 4 lata, czy 6 lat, w zależności od tego, w jakich wyborach uczestniczysz. Przypominam, moi drodzy, czwarte przekazanie Boże, które mówi o czci wobec ojca i matki. W pojęciu szerokim ojciec i matka to ojczyzna, stałe dziedzictwo, to twój język, to twoja kultura, to wszystko to, co mówi o tym, że jesteś Polakiem. To jest właśnie, moi drodzy, jakby mowa, esencja wypływająca z tego święta. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na okoliczności powołania także tego dnia Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. To jest rok 1924, kiedy papież Pius XI na prośbę biskupów polskich to święto ustanowił. Ktoś powie, że 5,5 roku po odzyskaniu niepodległości. Nie. Moi drodzy, rok 24 to 2 lata po traktacie Lyskim, kiedy Polska już miała określone granice. Kiedy podpisano pokój między Polską a Rosją bolszewicką. Ale w międzyczasie między innymi nasze państwo musiało przeżyć powstanie wielkopolskie, czy powstania styczniowe, czy powstania śląskie, następnie plebiscyty na Warmii, Mazurach, Powiśle, czy Górnym Śląsku. No i przede wszystkim odzyskanie Wilna w roku 1920 i 18 Lwowa. To także jest znak dla nas samych, że ówczesny Kościół miał świadomość tego, że budowanie nowego państwa jest konieczne na określonym fundamencie i systemie wartości. Proszę zwrócić uwagę, moi drodzy. Jeżeli chce się zniszczyć naród, to przede wszystkim się działa, niszczy fundament, rodzinę i Kościół. Jak? Czy nie przelegamy tylko teraz obecnie? Gdzie rodzina jest celem ataku? Gdzie definicja małżeństwa jest zachwiana? Gdzie Kościół traktuje się bardzo często jako podmiot polityczny, a przepraszam bardzo, czy szóste przykazanie, piąte, nie zabijaj, nie cudzołóż, to jest domena polityki czy moralności? Kto uczynił z tego faktu problem polityczny? Biskupi? Bynajmniej. Politycy. Kwestia małżeństw jednej płci to nie domena polityki, to domena moralności i etyki. Czy szacunek wobec ludzkiego życia od początku poczęcia do naturalnej śmierci, czy to jest domena polityki? Bynajmniej. To jest domena właśnie dekalogu. A więc także wsłuchujmy się, moi drodzy, w to, ten wymiar, jakim jest powołany, do jakiego powołany jest Kościół, a więc każdy z nas. Traktuj serio swoje wybory. Kiedy podejmujesz decyzję wyboru przedstawiciela, nie sugeruj się sondażami. Nie sugeruj się dużymi plakatami, te, którzy się uśmiechają. Bo najczęściej oni uśmiechają się tylko raz, moi drodzy, na 4 lata. Zapominając o tym, że ich służbą jest właśnie, jeżeli powołanie jest służba. A więc odpowiedzialność za ojczyznę, droga siostro i bracie, to także dzień codzienny, to codzienność twoja. To jak stajesz, czy jesteś punktualny, czy jesteś sumienny wobec wykonywania swoich obowiązków, ale także i odpowiedzialność za los kraju poprzez twój udział czynny w wyborach. Miłość do ojczyzny, moi drodzy, pamiętajmy. Być może jest to prawda, że Polacy łatwo umierają za ojczyznę, a trudniej pracować na rzecz ojczyzny. Być może, ja tego nie potwierdzę. Ale być może ktoś z nas tak uważa, że obnażenie się patriotyzmem flagą jest już szczytem marzeń. A być może właśnie przede wszystkim ta pozytywna praca u podstaw, codzienność, ten dzień czary, który przypomina o obowiązku przede wszystkim przyszłego pokolenia. Pamiętaj, że właśnie przyszłość twoja, moja, zależy przede wszystkim od tych, którzy są dzisiaj najmłodsi. Żeby właściwie kształtować, formować w wymiarze duchowym, ale także intelektualnym. Bo pamiętaj, że wiedzy nikt jemu nie zabrania.
Wiedzy nikt nie zabierze. Dobra materialna, tak. Ale mądrości, dar, wiedzy, zwłaszcza tej historycznej tożsamości,